Myślę, że pierwsza informacja to, że przede wszystkim musimy wytrzymać to ciśnienie pomeczowe. Wiadomo, że jest finał sezonu, są emocje, jest stres, no i jest walka meczowa o punkty, którą mamy dzisiaj ze sobą w meczu u siebie ze Stalą Rzeszów. No przede wszystkim sobie założyliśmy na to spotkanie, że mimo tych emocji i poziomu adrenaliny przed tym spotkaniem, mówiliśmy sobie, że przede wszystkim oddychać i starać się przede wszystkim realizować swoje założenia. Chcieliśmy grać tutaj zdecydowanie, chcieliśmy pokazać się w akcentach piłkarskich. No i od początku było to widoczne, że zaatakowaliśmy, że dobiliśmy bramkę, ale niestety moment nieuwagi. Za 3 minuty kosztował nam na stratę bramki, ale tutaj powiedzmy ten moment straty bramki to był taki dobra reakcja zespołu na stratę. Troszkę wyżej ustawiliśmy grę obronną, my odbieraliśmy więcej piłek, zdominowaliśmy fragment meczu, stworzyliśmy kilka sytuacji i dopięliśmy tą sytuację w przewadze bramką na 2-1. No można żałować przede wszystkim tego, że nie podwyższyliśmy prowadzenia 2-1 do przerwy na 3-1. No przerwie zakładaliśmy, że przede wszystkim, żeby mecz nie miał takiej fazy, że się cofamy, że bronimy w wyniku 2-1, szukamy trzeciej bramki, no i stworzyliśmy kilka sytuacji, dobrych sytuacji do tego, żeby sytuację powiedzmy tą bramkową na 3-1 podnieść. Niestety nie udało się, zabrakło skuteczności w kilku sytuacjach, być może takiego powiedzmy lepszego pomyślunku zawodników pod bramką, ale też bramkarz Stali Rzeszów kilka razy stanął na wysokości zadania, no i niestety piłka ma to do tego, że powiedzmy, kiedy masz dobry fragment gry, stwarzasz sytuację, no to najlepiej, żeby przede wszystkim potwierdzić to bramkami. My tego nie zrobiliśmy, przeciwnik w jednej z nielicznych sytuacji. Ciężko mi ocenić ten stały fragment gry, czy bramkarz powinien wejść zdecydowanie do tej piłki, czy tutaj niektórzy mówią o tym, że jak gdyby wszyscy czekali na gwizdek sędziego. Trudno mi w tej chwili tą sytuację ocenić, także szkoda, bo wydaje mi się, że z przebiegu spotkania zdecydowanie zasłużyliśmy tutaj dzisiaj na 3 punkty. Mecz też generalnie był otwarty, tak? bo sposób, w jaki graliśmy, też musieliśmy uważać na to, żeby Stal Rzeszów, która w ostatnich meczach, które 4 wygrała, bardzo często właśnie korzystała z fazy kontry, kilka razy dzisiaj też było groźnie, bo to jest zespół, który też ma kilku zawodników, którzy mają potencjał w niektórych elementach. Także jak powiedziałem na początku, musimy w tej chwili wytrzymać ciśnienie, nie żyć jakimś tam niedosytem, powiedzmy. Tak to wygląda. Sezon jest trudny. W tej chwili zostało ostatnie spotkanie. Wiemy w tej chwili, że już zostało ostatnie spotkanie, że jeżeli wygramy to spotkanie, to na pewno awansujemy do pierwszej ligi. Wszystko jest w naszych rękach, ale na pewno spotkanie w Legionowi nie będzie też łatwe, bo to nie jest z perspektywy, mimo tabeli, że ten zespół jest nisko w tabeli, na pewno to nie jest łatwy rywal. W tej chwili ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że przede wszystkim jesteśmy po takiej dawce tygodniowej, 3 spotkania w ciągu tygodnia. Każde to spotkanie ma wysoką taką jakość emocjonalną, jeżeli chodzi o zaangażowanie zawodników w ten tydzień. Także przede wszystkim musimy odpocząć mentalnie, zregenerować się fizycznie. Jutro mamy dzień wolny. We wtorek też, bo często po meczu jeszcze do końca nie wiadomo jak z urazami zawodników, we wtorek będzie taki raport medyczny, których zawodników mamy do dyspozycji, czy nic się nie stało. Pozytywem jest tego też meczu to, że powiedzmy nie zostaliśmy wykartkowani, że nie ma absencji, wraca Tomek Tymosiak. Także tutaj będziemy troszkę w szerszym składzie się przygotować do tego spotkania. No na pewno tutaj wydaje mi się tak, na to spotkanie też tutaj nie szukaliśmy jakiegoś przemotywowania. W tym momencie przede wszystkim trzeba zespołowi pomóc bardziej w taki punktowy sposób. 2-3 rzeczy kluczowe, a nie podnosić atmosfery przede wszystkim. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą to jest to u finału, żeby nie ustawić sobie głowy za metą. Tak? Kiedy widzimy metę, najłatwiej ustawić głowę sobie za metą i zapomnieć o tym, że trzeba grać na boisku. Także my patrzymy na to, że założyliśmy sobie, że chcemy wejść na szczyt, także jeszcze czeka nas spinaczka. A sposób motywacji, no to też na pewno to jest coś, nad czym też ja codziennie pracuję. Jeszcze do końca też nie wiem, jakich elementów tutaj motywacji użyję.